No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony, kolejny odcinek Cyberpunka na moim kanale, zapraszam do oglądania. Więc tak, od ostatniego razu troszeczkę się pozmieniało, no, nie wiem czy się troszeczkę pozmieniało, na pewno gdzieś tam ogarnąłem stricte inny ubiór, ale czy coś się pozmieniało? Oczywiście, że coś się pozmieniało. Bojowe przywrócenie zdrowia. Legendarny wszczep, który przywraca 10% zdrowia po pokonaniu przeciwnika. Biorąc pod uwagę, że obrażenia mam duże, to daje mi to naprawdę dużo. Wiem, że przeskok jest duży. Naprawdę przeskok jest duży, ale z tego względu, że ja... robiłem tych zadań kontraktów pobocznych sporo, nie? Także i zobaczę, i tak nadal mam sporo kasy, także wydałem hajs, ale też zarobiłem hajs. To chyba było. Tak, to chyba było. Nie jestem pewny, ale pancerz podskórny na legendarny wrzuciłem, wy chyba o tym nie wiecie. I on zwiększa pancerz o 300 punktów, co... de facto mi bardzo pomogło. Tutaj zamieniłem sobie wszczep i kupiłem legendarne ostrza modliszkowe, ponieważ w żaden sposób nie wiem jak je używać, nie? Także może to trzeba jakoś przypisać. Cholera wie, no może jeżeli bym przypisał, to pewnie by tak... pewnie by można było tego użyć, ale nie sprawdzałem tego i w sumie na razie nie zamierzam. Jest, bo jest, niech sobie będzie. I co jeszcze? Biodynę Berserk MK4, legendarny też wrzucony, ulepszony, legendarnym jakimś tam ulepszeniem, że podczas Berserka zwiększa pancerz. Też jest to bardzo fajna alternatywa dla, znaczy do walki, nie? Bo jak to włączysz, alternatywa, pomaga mi to w walce, o. To jest poprawne sformułowanie. I tyle, no. Jeśli chodzi o postać, to co? To budowę ciała do 20 poziomu wrzuciłem. Perki jakieś dodatkowe. No sprint to chyba ostatnio dałem, nie? Ale to. Niezniszczalność. Redukuje wszystkie obrażenia o 10%. Także 10% mniej obrażeń zawsze na propsie. I tak jak rozkminiałem podczas komentarzy z wami, to nie jestem pewny, w co teraz pójść. W zdolności techniczne czy opanowanie? Opanowanie to w ogóle... ja myślałem, że to się tak jakby nóż... osobno ekwipuje, nie? To trzeba po prostu jako broń, powiedzmy trzecią, gdzieś tam wyekwipować i dopiero wtedy możesz tym nożem rzucać, nie? To całkowicie mija się z celem i dla mnie to już jest zmarnowany punkt. No ale trudno. Tutaj są perki takie typowo pod cichą eliminację. Krytyki zwiększone i jakieś tam obrażenia także, jeśli chodzi o ostrza. No ale nie wiem. Nie wiem. A może... za mało punktów atutów. No tak, no nie mam punktów. Albo w to, albo w zdolności techniczne i wtedy bym poszedł w wytwarzanie, nie? Tylko, że tak patrzę, jakbym chciał na przykład legendarne, proszę, możesz wytwarzać legendarne przedmioty. 18 punktów, mam 33 poziom, zostało mi, 17 punktów. 17 punktów, no teoretycznie zdolności techniczne na 20 bym mógł wrzucić. No bo tak wiecie, tak patrzę teraz, wytwarzanie, no mam na przykład tą katanę, nie? 1055 obrażeń. No bardzo fajne, nie? Bardzo fajne. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, mam jeszcze troszkę czasu. Na razie nie będę tego rozkminiał. Robię... To nie tu miałem wejść. Judy Alvarez w ogóle blokuje mi się tutaj. Widzicie? Ona non-stop będzie dzwonić teraz. Chyba, że ja muszę po prostu podejść tutaj do auta. Bo Judy jest tutaj. Dzisiaj tak skromnie troszkę, jeśli chodzi o odcinki z Cyberpunka. W sensie...
mówię o nagrywaniu, nie? Chociażby z tego względu, że mam... Zniesione? Prawie. Co znaczy prawie? Łap za skrzynię i wnoś. Mam przerwę. Dobra, przerwa się skończyła. Towar nie może leżeć na ulicy. Śpieszy to sama, panie. Tego sobie obezwładnimy, to przynajmniej będziemy mieli spokój. Teraz tak, tu coś mamy. Możemy jakoś pozbyć się ciała? Tak, możemy. Więc to zrobimy. Od razu do lodóweczki. Okej, i teraz tak. Brama otwarte, system monitoringu wyłącz. Dziękuję bardzo. Cynk. Okej. Dobra, jak to teraz wygląda? Tam jest jeden gościu i teoretycznie moglibyśmy się tam dostać, nie? Ohoho! To było złe. Jasna dupa, czekaj, bo oni się tu nachodzą. Ej, tam coś... Tam coś do skanowania jest, ale to dobra, to później. God damn it. Tutaj? O, proszę, karta Tarota, to jest właśnie to. Jakby tu ładnie ją zajść od tyłu. Teraz by było fajne, oj nie. Popatrzcie, o tak. Zobaczymy jak nic. Ściągnęłam plany, zaraz tam będę. Szukaj zejścia na niższe poziomy. Dobra, pięknie. Siedzimy tu całymi dniami. Widzę twoją gębę częściej niż ten z tego chłopa. Powiedziałabyś raz coś ciekawego. God damn it. Czemu nie mogę tego otworzyć? Dobra, zbadziło się, to jest białe pierdziel. Dobra, i teraz tak, my musimy iść tam pewnie na dół, nie? Na poziomy podziemne, no jak bonie dydy. Coś widziałaś w telewizji? Laskę zaliczyłaś? Jakąś laskę zaliczyłaś? W sensie, że ona robiła? Znalazłem zejście. Widzisz moją pozycję? Widzę. Zaraz tam będę. Zaczekaj na mnie na dole. No jak ty niby wejdziesz, jak ja tutaj wszedłem i... No dobra. Wejdziesz pewnie tak samo jak ja. Vi, zaczekaj na mnie. Jestem niedaleko. Jestem. Musimy się dostać na poziom minus dwa. Myślę, że tam ją trzymają. Ty, co ci się z oczami stało? Chodź no tutaj. Wiesz, oświetlenie strasznie słabe. Znam tę bluzkę. Słyszysz to? O, dobra, Judy, teraz normalnie wyglądasz. Evelyn. To jej. Stary, co jest to jej? Ja jakiś nieogarnięty jestem po tym powrocie do tego. Na dzisiejszą partię. Wyluzuj. Dosypiemy RTL-a i Boga się zgodzi. Ach, słodkie gówno. Widzę, że nie ograniczają się do kręcenia. Musimy się dostać do korytarza za tym pomieszczeniem. Okej. Tylko co z nimi? Ile? Ewentualnie mogę ich załatwić po swojemu. No to szybko, decyduj. To dobra, to już, lecimy. Jest szefem, bo znajduje pizdy, które dla niego robią za ochłapy. Pizdy takie jak ty. Schowaj się. Kiedyś pizdy były pizdami, a teraz wszystko się popierdoliło i to my tyramy za fatki. A gdyby tak przestać być pizdą? Dobra, tamten poszedł w tamtym kierunku. Podnieś ciało. Gdzie ja mogę to zostawić?
God damn it. Zajebiście, z tego co widzę, to już wszyscy. Teraz do korytarza. Dobra. Baby, możesz zacząć się skradać znowu, bo ja nie chciałbym, żeby nas wykryli, nie? Tu w prawo. Ej, mega mi się podobają tutaj te lokacje, nie? To... Widzę przejście na dół. Ale uważaj, tam się kręci dwóch typów. Jakiego jeszcze nigdy nie widziałem. Odwrócę ich uwagę, a ty ich załatwisz. Znajdź kryjówkę. Co chcesz zrobić? Zaraz się zacznie. Rozstrzelnij instalację, powinno być sporo dymu. Teraz zdejmij ich! Ja pierdzielę. Ale żeśmy to zrobili. Oj, to babeczka jest. No ale dobrze, to śmieci? Pozbądź się. Oczywiście, że tak. I przynajmniej mnie nie wykryją. O nie, 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 nie. Ja najpierw chcę go przeszukać. O, i teraz mogę go podnieść. Sorry, że tak tobą rzucam, gościu, ale tobie i tak już jest wszystko jedno. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tu co mamy? Jakieś pierdółki. Ty, ja muszę w końcu sprzedać te wszystkie rzeczy małe, które pozbierałem przez ostatnie dwa tygodnie, bo tutaj coś tego. Kajdanki, klasyk. Johnny. To nie są plastikowe atrapy do zabawy. To jest stal. Nawet jeśli ludzie przychodzą tu z własnej woli robić karierę filmową, to nie decydują o tym, kiedy wyjdą. Jeżeli chcecie robić karierę filmową w branży porno, to najpierw zacznijcie nagrywać siebie ze swoją dziewczyną albo ze swoim chłopakiem i sprawdźcie w ogóle, czy was to kręci. I róbcie, jeżeli coś, to róbcie to na własne ten. Ty, czemu to mi pokazuje, że ja mam... do przeszukania coś. O, proszę. Jeżeli was kręci, to faktycznie róbcie na własną tomę, nie jakieś kurde brain dance. Panie i panowie, co to ma być? Nie rozumiem wiele rzeczy, naprawdę. Ale ja rozumiem bardzo wiele rzeczy. Udziwnień czy coś, ale... No god damn it. Tam chyba jest pomieszczenie techniczne. Zobaczę, co mi się uda stamtąd zdziałać. No to widzisz, jak ja cię tutaj zaprowadziłem, baby? No, to ci się powiem... Aj, użyj... A, świetnie. Użyj. Dobra, zdalne przejęcie. Tu nic nie ma. I ludzi też nie widzę. O! Evelyn! Czy to nie ona? O stary, tu jest krew. Albo z jej nogi, albo z piczy. Chyba lepiej, żeby to było z nogi. God damn it. Tutaj dwa braindance. Dużo tych ziomków. O ja pierdziele. Tutaj trupy. Pozbywałem się trupów. O matko. Ale barki. What the fuck? Wiecie, że mi się... Co jest? Nie chcę nic mówić, ale... Gra po prostu sfriznowała, nie? Po wyjściu z tego gówna. O, dobra, teraz zadziałało. What the... Co się odwo... Dobra. Wyłącz. Bęk. Idziemy?
Znajdź Evelyn. Idziemy. Ona niech sobie tam klika. Pięknie. Teraz tak, to pozbywamy się oczywiście ciała. No dużo, dużo tam miejsc będzie, w które kurde, na które trzeba uważać, nie? Tu jest coś niebieskiego. Ostrze obrażenia fizyczne, takie tam inne pierdoły. No? Wykroili z niej wszystkie wszczepy i parę organów wewnętrznych też. Nic się nie marnuje. Jest. Kosiarze. Ile by się ich nie wybiło, zawsze wracają. Miałeś już z nimi do czynienia? Owszem. Już? Koniec rozmowy? Dobra. To jak panowie skończyli rozmawiać. A tu jeszcze coś jest. Zobaczmy, czy tutaj coś się da zrobić. Sieć. Lokalna sieć. Wyłącz. Podłączone urządzenia. System monitoringu. Dobra. Idziemy teraz. Wait. Gdzie my idziemy? O, drzazga. Tak, tak, panie kolego. Nienawidzę tego miejsca. Kurde, tu już będzie ciężej. Co ci nie pasuje? To, że nikt tu nie zagląda i mamy spokój? To już będzie ciężej. No teraz pytanie, czy ja powinienem to robić, wiecie, na YOLO? Będzie o jednego mnie. Albo mogę ci rozwalić łeb. Co ty jesteś dzisiaj taki nie w sosie? Co ty jesteś taki nie w sosie? No dwóch kolegów, którzy gdzieś tam rozmawiają, dobra. Hop. Gdzie jesteś? Tutaj. Chyba blisko studia. Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. A, no i pięknie, a tu jest. Widzę, chyba... że nie marnujesz kul bez sensu, ładnie. Poczekaj na mnie moment. Na razie nie jesteś mi tu potrzebna, baby. Ja sobie tutaj, kurde, zbieram wszystko, uspokój się. A że nie marnuję kul, ja nie używam kul praktycznie. Dobra, okej, okay, oni tak się tam pukają w myślach, że nawet nie zauważyli, że ja to ja. Ja to jasne, jak dwa razy dwa. Matka leca. Dobra, tu jest ta winda, tak? I subcio. Supereczko, bo nie będę musiał wracać tamtą drogą. Parę osób zabiłem, ale to wiecie, to jest takie... must have. A tam, dobra, tego też zabiję. Mam takiego... mam taką chęć. Nie! Zobaczył nas, chowaj się! Uspokój się! Stary, idzie środkiem? Zobacz, tam, chowaj! Normalnie... No, jestem. Dobra, znajdźmy ją. Ej, ale ty cały czas tutaj byłaś! Dobra, mogę gdzieś to ciało zutylizować? Dobra, wiecie co? Pierdzielę cię. Nie ten, ale... Tam jest komputer, ale to... Dobra, idziemy. Hop! Tu jest Evelyn. A co z tym Villefortem, co go zwinęłaś ostatnio? Upchnięty? Na części raczej pójdzie. Tylko był taki syf, jakby to chciał. Najpierw się duszyła, potem zerzygał. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Dobra. Idę tam zobaczyć. Nagrywa, ja pierdzielę. Podejdź do Evelyn. A, bo ja... Widzę tu... ją. I widzę kabel. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Tu chyba nie da się nic spierdzielić, nie?
Dobra, jestem gotowy. Ale ona wygląda, ja pierdzielę. Powiem kiedy. Ja też. Gotowe. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Co jej jest? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Kurde... Evelyn polubiłem, nie? Myślisz, że możemy ją ruszyć? Nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa? Nie widać żadnych ran. Nie mamy wyjścia, Vi. Dobra, zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Uratujmy ją, a nie tam jakieś nasze pytania w dupie. Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy. Wolę się nie dowiedzieć, kto zlecił to zadanie, a wiesz... jej pomóc. Polubiłem ją z tego względu chociażby, bo to była pierwsza kobieta, która gdzieś tutaj, wiecie, mi pomogła, nie? Co prawda... Ty, ja palę? Od kiedy ty palisz? Zauważyłem, że to mi pomaga zebrać myśli. To dlatego, że jak ty palisz, to mi ustaje ssanie. Nigdy nie przestawaj. Wchodzimy? Dajmy im czas. Dajmy im trochę czasu. Widziałeś, w jakim była stanie. Wiesz, gdyby to ode mnie zależało, to przesłuchalibyśmy ją już tam, na miejscu. No i tak muszę. Ale to nie zależy od ciebie. Idziemy. Jake STWS, dostałem twój numer od L. Co to jest? Kapitana, wielkie dzięki za pomoc tym autem. Słuchaj, bo jeszcze... Szalej, baw się, popisujesz czym? Czekaj, co? Ja i tak nie mam szans na pobudę Night City, a w mieście zostawiłem jeden wózek, który grzech byłoby się zaopiekować. To Quadra Turbo R, jest twoja. Szalej, baw się, popisuj. O! Dobrze! Zrobiłem jakieś zadanie, jakiś kontrakt, nie? Od El Capitana i niestety dostałem teraz auto. Trzecia część nocy. Kolejne auto, bardzo dobrze. Cieszy mnie to. Quadro, gdzie jesteś? Dobra, najpierw sobie tutaj pozbieram. Ty, ja już nie muszę się skradać, nie? No, nie muszę się skradać. Dobrze, fajnie. Ty, ile tu jest tych drzazg, matko i córko, co ona? Wina drzazdę. O, sukienunia. Wiecie co, nie wiem dlaczego, ale zakładam, że to jest taka, wiecie, normalna sukienka, ale odblaskowa, taka cekiny takie, wiecie, takie balące po oczach cekiny, nie? Nie lubię czegoś takiego. Nie, to... Dla mnie to strasznie... wygląda wtedy kobieta jak kosmita, nie? Nie wiem, czy macie też takie podejście do tego. Wiem, że osoby... Mogą się znaleźć osoby, które to uwielbiają, zasnęła. Ale... Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? No jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Kończ to znam. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba kurwa żartujesz. Uspokój się. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie.
Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance'y, które znalazłam. Ile udało ci się zgrać tych braindance'ów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Okej. Okay. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. No bo już pewnie nie zapisywało tak jak ten. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Ty, a wiecie, o co chodzi? Wiecie, dlaczego ktoś się zaatakował? Nie dlatego, że to, no, to nie był przypadek. Nie ma przypadków w świecie cyberpunka. Zapewne ktoś się zaatakował, bo te braindance, chciał, żeby te braindance'y zniknęły, nie? Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Dobra, to ty ustawiaj. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. Nie wygląda to najlepiej. Opcjonalnie. Hej. Jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Dobra. Gładko to rozgrywasz. No bo ona przeżyła bardzo dużo, ty. Dobra, spadam stąd. Nie, ten, nie męczymy ją. Powiem wam tak, w niektórych stanach ja wiem, że lepiej po prostu, żeby nikt cię nie denerwował, nikt cię nie wkurzał, nie? Bo są rzeczy... Każdy ma inną... Siadaj. ...specyfikę pracy chociażby swojego organizmu, swojej głowy. Dobra, zaczynajmy. I każdy... Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. I każdy jest w stanie inną wartość, tak jakby... Obraz jest kiepski przedstawioną jakoś, wytrzymać. Ale robiłam co mogłam. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z braindance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić braindance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? No dobra, to teraz możesz tak. Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Oczywiście, że chcę. Oczywiście, że chcę. To teraz tak. O, jak to było tutaj? Przewin do tyłu. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrunnerka. Ta. Albo z takimi współpracuje. Brak danych. Dalsze dane niedostępne za pomocą scramblera tożsamości. Dobra, ale... Jakbym tak od tutaj jakoś dziwnie patrzył... Coś o biochipie, czym... To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Ulotki. No to na pewno. Dobra, idziemy ten. Zabuść.
Dobra, co tutaj? O! No dobra, ja chyba wiem, co to jest. Co to jest? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. A, z wudu. No. To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrenerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Ej, nie to. X. Dobra, Judy. Mamy to. Czyli wychodzimy. I dobrze. No i dobrze. Drodzy Państwo. I co myślisz? Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była Kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Ta kobieta, która wynajęła Evelyn. Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Compeki Plaza. I sprzątnąć biochip sprzed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. No to dawaj, pokazuj. Chcesz zobaczyć? Jasne. Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Żebyś się nie zdziwił, jak się okaże, że to ona zleciła twoje zabójstwo. Oui, y aller. Où t'as gain raison, Monzette, ou intelligent pour ça, peut-être bien. Monzette pas enragé. On plie. C'est plus bon, moyen nous gaillet pour nous rêver sans y aurait nos bouts. Faut que nous prenons chance là. Żebym ja jeszcze coś tutaj zrozumiał. No, wcale nie widać, że się skrada. Albo że podsłuchuje. Si vous décidez si spon critique s'en pense, à continuer faire travail à vous. Dobra, edycja. Nie wiem, może po kreolsku? Skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Spróbuj przeskanować telefon. Nie! Czekaj, repetycji. Tutaj. Oui, y aller. Où t'as gain raison, Monzette, ou intelligent pour ça, peut-être bien. Monzette. Czemu ja tak dziwnie tutaj. What the f. Et puis bon, moyen nous gaillet pour nous arriver sans. Mam, poczekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Yorinobu. No tyle to ja też wiem. Dlatego Evelyn zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko. Znalazłam aktualizację do autotłumacza. Aktualizacja. Powinna być kompatybilna. Wgram ci. C'est plus bon, moyen nous gaillet pour nous arriver sans y aurait nos bouts. Faut que nous prenons chance là. Moi, t'as mis quoi, même j'ai un VO. Qui Sylvain a mené nous direct sous Alt. Do Alt? Dobra, wyjdź z Braindance'u. Okej, okay, Judy. Wystarczy. Dobra, odłączam cię. Alt, czekaj, bo nie kojarzę teraz. Nie rozumiem, co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz, o co mogło chodzić?
Dobra, normalnie. Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. N co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Jak to Judy? Ale ona, że ona o tym nie wie? Wiesz, kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz, jak do nich dotrzeć? Kurwa, Vi. Byłem martwy przez 50 lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! Ale po co te nerwy, chłopie? Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Dobra, porozmawiajmy jeszcze z Judy. Żeby nie było, że tutaj czegoś nie zrobiłem. Czekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Jak dla mnie, to powinniśmy tam pojechać. Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Czas na mnie, popytam na mieście. Dobra, popytam na mieście. Pytam ludzi, podzwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Dzięki. No dobra. Opuśćmy mieszkanie. Opuśćmy mieszkanie, żeby mi zaliczyło po prostu tą część zadania. Zadanie ukończone. No właśnie, to jest to. Gdzie w ogóle jestem? My jak mama. Dobra, jestem tutaj. Do krwi. Znajdź ring w Kabuki numer 1. Tu mamy jakieś dwa zadania. Tu mamy jakieś dwa zadania, które teoretycznie mógłbym zrobić. Tu mamy ten stary znajomy zadanie. Porozmawiaj ze Stefanem. No dobrze, dobrze. Zobaczymy. Delmain. Tam mam ten Delmain, ale to też kiedyś zrobię. Moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. Też ja nagrywam oczywiście ten odcinek 19 sierpnia i widzę, że już po prostu ilość odcinków, które publikuję, gdzieś tam no, was przytłacza. W zasadzie te parę osób, które gdzieś tam oglądają. No, nic na to powiedzmy nie poradzę, ale biorę pod uwagę, że na 100%, gdy wyjdzie Widmo Wolności, a ja, gdy ukończę fabułę w Cyberpunku, podstawę, to zrobimy dwie równoległe serie. I teraz już tak właśnie im więcej czasu mija, tym bardziej jestem tego pewny i też mogę już tak was w 60% poinformować, że będą dwie równoległe serie. Pierwsza to będzie stricte Widmo Wolności, druga to będzie Cyberpunk, który no w momencie, gdy wystartuje Widmo Wolności, to powinien być już przeze mnie ukończony. Także no, co oczywiście nie zmienia faktu, że nadal wskazówki mile widziane w komentarzach, tak jak to miało miejsce ostatnio. Tyle. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.